styczeń. Mała Marysia z Mąchocic potrzebuje krwi. Dziewczynka chora na białaczkę musi mieć ją cały czas przetaczaną. Pomagają mieszkańcy, akcję pomocy organizują strażacy. Było około 100 osób ogólnie chętnych. Wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski bierze udział w sesji Rady Gminy w Masłowie. Mówi, że spory z władzami Masłowa, wskutek których ograniczono duży projekt kanalizacyjny, nie mają wpływu na wykonywanie inwestycji. Wszyscy w ramach gminy wodnej dbamy o to, żeby zrealizować pełny zakres wcześniej przyjętych prac. Padają pytania o los mieszkańców miejscowości, w których zrezygnowano z budowy kanalizacji w ramach projektu wodociągów kieleckich. Po zakończeniu inwestycji będziemy pracować nad dalszą koncepcją rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej. Dzieci i młodzież z gminy Masów, a także młodzi kielczani wzięli udział w zimowym rajdzie tropami dzikich zwierząt w Ciekotach. Akcja przede wszystkim ma na celu pokazanie młodzieży, ale również dorosłym ilości i rozmaitości śladów, jakie możemy spotkać tutaj na ziemi świętokrzyskiej wokół Parku Narodowego. Luty. Próba odwołania przewodniczącego Rady Gminy, jego zastępców i delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów. Jeżeli byśmy chcieli słowo w słowo uzasadniać, naprawdę nie ma to najmniejszego sensu. Chcemy naprawdę zrobić to z klasą. Do wprowadzenia zmian zabrakło większości głosów w Radzie. No. Ja nie odbieram tego jako porażki jednych lub drugich, po prostu zwyciężyła demokracja, o którą tak długo walczyliśmy. Były wójt Górna Jarosław Królicki nowym sekretarzem gminy Masów zastąpił na tym stanowisku Bogusława Krukowskiego. Starał się będę wykorzystać to doświadczenie, które mam w samorządzie, pomóc. Do każdego jestem otwarty. Chciałbym bardzo podziękować za tą współpracę. Nowa hala sportowa w Masłowie przecieka. Na parkiecie ustawiono wiaderka, informują internauci. Dyrektorka szkoły uspokaja, to nic poważnego. Kusoki świętokrzyskie w Ciekotach to powrót do tradycyjnej ludowej imprezy na zakończenie karnawału. Super, naprawdę, my jesteśmy co prawda nieco młodszą częścią ekipy, która się tutaj bawi, ale wszyscy się dobrze bawimy. Marzec. Urząd Wojewódzki prosi przewodniczącego Rady Gminy o reakcję w sprawie radnego Andrzeja Kułaka, który w 2012 roku został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Stowarzyszenie Przedsiębiorców przeprowadziło badanie wśród właścicieli firm gminy Masów. O wynikach mówiliśmy w wydarzeniach. Wyniki nie napawają optymizmem. 87% ankietowanych uznało, że Urząd Gminy nie wspiera przedsiębiorczości, a ponad połowa z nich nie poleciłaby gminy Masów jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem prawie 90% właścicieli firm biorących udział w badaniu, obecny system podatków lokalnych nie sprzyja przedsiębiorczości, zaś współpraca na linii Urząd Gminy Przedsiębiorcy nie jest oceniana dobrze. Procesja Drogi Krzyżowej ulicami Masłowa, uroczystość w 8. rocznicę śmierci papieża. Nietypowo, bo z nawiązaniem do regionalnych tradycji wyglądało święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Ciekotach. Były konne powozy i tradycyjne ubrania. Jechaliśmy końmi do święcenia pod kapliczkę Stępniów. Do tej pory chodziliśmy zawsze pieszo. Z Tomaszkiem Lato stwierdziliśmy, że to będzie oprawa taka bardziej bogata, bardziej przystająca świątu Wielkiej Nocy, no i w związku z tym jesteśmy. Kwiecień, sesja Rady Gminy. Do kończenia rozpoczętej inwestycji domagają się radni z Woli Kopcowej. Chodzi o budynek wielofunkcyjny obok boiska, od kilku lat stojący w stanie surowym. Ślubowanie młodych strażaków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mąchocicach Kapitulnych. Ta młodzież konserwuje sprzęt, przygląda się. Do działań ratowniczo-gaśniczych nie mogą jeździć, ponieważ to jest wiek 12-16 lat, to jest ta grupa młodzieżowa, ale w perspektywie czasu. Ponad 30 kajakarzy wzięło udział w kajakowym spływie Lubrzanką. To już kolejna edycja imprezy. Pomimo tego, że zaliczyłem wywrotkę, naprawdę warto było. Trasa, choć ciekawa pod względem krajoznawczym, nie dla każdego okazała się łatwa. Były prezes spółki Lotnisko Kielce tuż przed odejściem z pracy krytykuje władze Masłowa w sprawie zaległego podatku, który stara się odzyskać gmina Masłów. Pan wójt, który jest jednocześnie udziałowcem spółki, wymyślił sobie podatek od spółki, która tak naprawdę została powołana po to, żeby to lotnisko rozwijać. Wymiar podatku, który sobie wymyślił wójt, kilkukrotnie przewyższa roczne przychody.
Do tej wypowiedzi odniósł się wójt Ryszard Pazera, który na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieścił swoje oświadczenie. Odnosząc się do pana Paszkwilanckich wypowiedzi, należy stwierdzić, że pana nieudolność w zarządzaniu zamieniła lotnisko w teren zarastający samosiejkami, chwastami i trawą sięgającą do pasa, napisał wójt Masłowa. Maj. Mówiliśmy przede wszystkim o skutkach ulewnych opadów deszczu. Kilkanaście minut ulewnego deszczu wystarczyło, aby ulice zamieniły się w rwące potoki. Cierpiała m.in. ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż lotniska. Najbardziej zniszczony został fragment na wysokości ulicy Miodowej. Zalana została też sama ulica Lotnicza. Spójrzmy na nagrania wideo. Na początek ulica Dębowa w Woli Kopcowej i film, który przysłała nam pani Karolina. Sporo pracy mieli też strażacy, zwłaszcza w Mąchocicach Kapitulnych i Masłowie. Jak mówili, zgłoszeń było tak dużo, że nie nadążali odpowiadać na nie. Na tym nagraniu, które przesłał nam pan Bartosz, nie widać nawet granicy między rowem, jezdnią a chodnikiem. Woda wlewała się wprost na posesję. W Woli Kopcowej całkowicie zalane zostało skrzyżowanie ulicy Świętokrzyskiej i Jeziorkowej. Problem z przejechaniem miały samochody osobowe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się pokonać skrzyżowanie pieszo, mieli wodę do kolan, a ta dostała się na posesję przy ulicy Jeziorkowej i do pobliskich domów. Rwąca woda uszkodziła kilka przepustów, m.in. na ulicy Miodowej w Masłowie. Na wysokości znajdującej się tam hurtowni wydrążyła nowe koryto tuż obok rowu, odsłaniając położone pod ziemią przewody elektryczne. Czerwiec. Radni nie mają żadnych uwag do pracy wójta i jednogłośnie udzielają mu absolutorium. To świadczy o tym, że zarówno organ stanowiący jako Rada Gminy i organ wykonawczy wspólnie, jednomyślnie działają w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Rok szkolny zakończony. W Mąchocicach Scholasterii uroczystość zbiegła się z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Tomasza Lato. Wszystko to się zaczyna, kiedyś się musi kończyć. Ja dzisiaj z takim dużym rozrzewnieniem i głębokim wspomnieniem tych 20 lat przypominam sobie nasze wspólne osiągnięcia, bo nie osiąga się celu samemu, osiąga się z ludźmi. Lipiec. Część radnych chce podwyżki pensji wójta. O wycofanie projektu uchwały w tej sprawie prosi sam wójt. Tymczasem inna grupa radnych chce obniżyć sobie wynagrodzenia. Zabrakło jednak większości głosów. Padają oskarżenia o grę pod wybory. Nie podpiszę się, bo będę się właśnie z punktu widzenia moralnego źle czuła, że na rok przed wyborami 10% obniżamy sobie diet i zwiększamy ewentualnie przychody. Nie widzę potrzeby, a takich inicjatyw przerozpodnie nad treścią popierać nie będę. Wyszała pogoda, zdanie jest rany. Młodzież z Rosji gościła w gminie Masów. To efekt współpracy między szkołą w Mąchocicach Kapitulnych a gimnazjum w Usolu Syberyjskim. Jeździliśmy w Kraków, w Kielce, byliśmy w Warszawie. Dwa dni mieliśmy wycieczkę po Górach Świętokrzyskim. Uczniowie przyjechali tu po to, aby poznać tutejszą kulturę, tradycje, ludzi mieszkających w tym regionie. O tym wszystkim, o życiu w Polsce oni już słyszeli. Teraz mogli to sami zobaczyć. Trabantowy zlot w gminie Masów. Przyjechali miłośnicy tych samochodów z całego kraju. Integracja ludzi, którzy z zamiłowania zajmują się zabytkową motoryzacją. Drugim celem jest pokazanie ludziom, trabanciarzom w sumie z całej Polski, naszego regionu i, no i zachęcenie do powrotu. Sierpień. Nowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Masłowie. Stary hangar został zastąpiony bardzo nowoczesnym. Poprawiły się warunki pracy ratowników. W Masłowie pracuje 7 lekarzy, 3 ratowników medycznych i 3 pilotów. Wrzesień. Śmieciowa rewolucja i zamieszanie na sesji. Czy radni wiedzieli, że sanepid negatywnie zaopiniował zaproponowany przez władze gminy odbiór śmieci tylko raz w miesiącu? Oni sami twierdzą, że nie. Zdaniem wójta to chowanie głowy w piasek. Na spotkaniach wiejskich władze gminy jakby przedstawiały mieszkańcom to w ten sposób, że ta sprawa została uzgodniona z sanepidem. No i odbór raz w miesiącu jest jakby właściwy i tutaj żadnych zastrzeżeń nie ma. I moje pytanie do radnych jest takie. Czy Państwo radni mieli wiedzę, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
negatywnie opiniuje odbiór nieczystości raz w miesiąc. Ktokolwiek z Państwa radnych miał taką wiedzę, że taki dokument istnieje i że i jaka jest jego treść. Ja też przyznam się, że nie miałem. Jednorazowy zbiór odpadów jest we wszystkich gminach okolicznych. Więc słuchajcie Państwo, czy my popełniamy tylko jakiś błąd? Czy wszystkie gminy, które są w obszarze naszego województwa? Jak mogę zakryć Panu część pisma, proszę Pana? Ale radni sami radni mówią, że oni nie wiedzieli, że takie zastrzeżenie ze proszę Państwa, ja uważam naprawdę i muszę tutaj powiedzieć publicznie, że to jest bardzo nieelegancki unik. Gimnazjaliści z Mąchocic Kapitulnych z rewizytą na dalekiej Syberii. Uczniowie przez tydzień byli w Rosji na zaproszenie szkoły z Usola Syberyjskiego. W Rosji było bardzo pięknie, widoki były naprawdę cudne. Myślałam, że nigdy tak na taką długą podróż nie wyjadę, a się okazało, że mogę jechać, no i się strasznie ucieszyłam, no bo to w końcu takie jakieś przeżycie. Dwie osoby nie żyją, a trzy ranne trafiły do szpitala. To efekt groźnego wypadku w Ciekotach, tuż przy granicy z Wilkowem. Czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Październik. Przed kieleckim sądem rozpoczęła się sprawa o przywrócenie do pracy bibliotekarki z Masłowskiej Biblioteki. Dostała wypowiedzenie po tym, gdy wezwana do gabinetu wójta dowiedziała się, że na internetowym forum napisała wpis pomawiający władze gminy. Ona sama twierdzi, że nie jest autorką wpisu, a jego treść nie ma charakteru obraźliwego. Teraz o sprawiedliwość walczy przed sądem. W szkole w Mąchocicach Kapitulnych oberwało się w Sejmie podczas debaty o referendum edukacyjnym w sprawie obniżenia wieku szkolnego. Zespół szkół w Mąchocicach w województwie świętokrzyskim. Dzieci z gimnazjum wypychają z kolejki maluchy, a potem okazuje się, że dla tych małych zabrakło zupy. Szkoła z zarzutami się nie zgadza, w jej obronie stanęło też kuratorium. Paintball Extreme w Masłowie II oficjalnie otwarty. Miłośnicy mocnych wrażeń mogą korzystać z wieżyczek i okopów. Są też inne atrakcje, m.in. wrak samochodu oraz czołg. Listopad. Trzy chóry polskie i dwa białoruskie wzięły udział w świętokrzyskim zlocie chórów. Kulturalna impreza odbyła się w Ciechotach. Chóry polonijne z Białorusi, nasz chór Masłowianie, chór Fermata i chór Antidotum. Głównym w ogóle prowodyrem i sprawcą tego wydarzenia jest właśnie pani Ewa Robak i chór Fermata i Antidotum. Zakończyła się sądowa sprawa dotycząca zwolnienia z pracy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie Adama Grzegorzewskiego. Pierwszy pozytywny dla niego wyrok zapadł w maju, ale władze gminy odwołały się. Teraz sąd drugiej instancji podtrzymał decyzję i nakazał wypłacenie byłemu dyrektorowi odszkodowania. Grudzień, budżetowa sesja Rady Gminy. Podział wydatków na kolejny rok przegłosowany przewagą tylko jednego głosu. To już jest racjonalna gospodarka publicznym groszem. Wójt mówi, że najważniejsza inwestycja dzieci. W tym momencie nie mamy młodzieżówki. Młodzież nie ćwiczy, no bo nie ma pieniędzy na trenera, na wyjazdy. Pan obiecywał bardzo dobre dofinansowanie właśnie młodzieży, jeśli chodzi o sport. Obiecywał pan też, panie wójcie, że jak pan obejmie stery tutaj w gminie, zatrudnisz pan takich pracowników, że będą ściągać zewnętrzne pieniądze, unijne pieniądze na inwestycje. No z tego, co ja tu widzę w tym budżecie, panie wójcie, no tych pracowników pan nie ma. No zawiódł mnie pan, panie. Harcerki z drużyny harcerskiej działającej przy Zespole Szkół w Masłowie wzięły udział w betlejemskim zlocie, czyli spotkaniu harcerek i harcerzy z całej Polski oraz skautów słowackich. Jego celem było powitanie betlejemskiego światełka pokoju na ziemiach polskich.